Jo, 7, cześć, witam, to jest Wi. Zapraszam do kolejnego filmiku z Diablo, a dokładnie co ze strony zaktualizowałem przedmioty w zakładce przedmioty, przedmioty Diablo 4 i przedmioty unikalne. Przedmioty unikalne czarodzieki, wchodzimy sobie przedmioty unikalne czarodzieki i przenosi nas tutaj na stronkę i mamy unikalne przedmioty. Także. Um, ja trochę porozmawiam też o mojej czarodziejce hybrydowej. W kwestii przedmiotów, jakby jakiś akurat pasował i amulet będzie pasować do czarodziejki hybrydowej. Jak ktoś będzie chciał sobie podpatrzeć czarodziejkę, jaką będę grał, to można sobie ją zobaczyć przed premierą, bo ja to postaram się zaktualizować na maksa, jak się da. Wszystkie aspekty, jakie możemy wyfarmić, to już jeden jest pod Chain lighting um, który możemy wyfarmić na pierwszym akcie, czyli na strzaskanych szczytach. Jest opisane wszystko, po co i jak dlaczego. Też skille, które się nie zmienią, tak będę grał na pewno aż do poziomu ostatniego. Chociaż jedną rzecz musimy wziąć pod uwagę, że jak trafimy jakieś bardzo potężny, unikalne przedmiot, przykładowo trzasne tutaj takie spodenki, które dają nam. Obrażenia zamrożonych wrogów są zwiększone, obrażenia rannych wrogów są zwiększone, wydłużenie czasu zamrożenia i wrogowie, którzy zginą podczas zamrożenia, mają od 11 do 20% szansę na uwolnienie nowym mrozu. No to ja respekuję całą postać i gram w zimno, aż do setnego poziomu i po prostu będę wtedy zmieniał konfigurację adekwatnie do przedmiotów, które ja znajduję. To jest bardzo istotne, żeby robić szybciej, progresować postać, a nie trzymać się jakiegoś określonego buildu. Natomiast dobrze jest mieć plan ataku, tudzież strategię na start, dlatego wymyśliłem sobie build. Ale oczywiście on będzie zmieniony podczas rozgrywki, bo to by było bez sensu trzymać się czegoś twardo, skoro możemy znaleźć jakieś super, unikalne przedmioty. I teraz wymienię, przeczytam tudzież unikalne przedmioty, które w chwili obecnej wiemy, jakie są dostępne, bo oczywiście będzie dużo, 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 dużo więcej tych przedmiotów dla każdej klasy postaci, ale to są na razie przedmioty, które znamy, więc przejdźmy do tego teraz. Unikalny amulet. Aha, jeszcze jedna rzecz. <tudy> Tutaj mamy angielskie nazwy. Ja teraz nie wiem jakie to będą polskie, bo to są nazwy własne, więc tak naprawdę nie powinny być w ogóle tłumaczone na polskie, ale później będzie jakieś tam dziwne spolszczenie, więc oczywiście dodam te polskie nazwy, ja też chciałbym powiedzieć, że jak są jakieś błędy, literówki, to też to będzie wszystko poprawione. I też chciałbym powiedzieć, że jak macie jakiś odnośnik zielony, to to będzie też przekierowywało na inny post, na przykład kapliczki, których jeszcze nie zrobiłem, ale jak sobie wciśnięcie wydłużony czas z kapliczek i wciśnięcie do was przekieruje na kapliczki, ale ja jeszcze tego nie zrobiłem. W chwili obecnej pracuję, opracowuję, tłumaczę w słownik. Słownik pojęć do Diablo 4, bo do Diablo 2 to już jest wszystko, co się da. A do Diablo 4 na razie Szczęśliwy Traf zrobiłem, więc ten słownik pojęć, na przykład, tak tutaj mamy Szczęśliwy Traf i ktoś nie wie, co to jest Szczęśliwy Traf, to sobie może wcisnąć i przekieruje Was do słownika pojęć Szczęśliwy Traf i będzie wytłumaczone. Więc uważam, że to jest też spokojne. No I też dodałem screenshoty do przedmiotów. Jeżeli używają jakieś umiejętności, żeby było po prostu wyjaśnione od razu. I też na razie, no, tylko jest możliwość. W chwili obecnej no, nie ma bety otwartej, więc ja akurat nie robiłem screenshotu wszystkich skili, um, a mogłem, <noise> ale nie wiedziałem, że będę robić stronę, bo w sumie stronę zacząłem trzy tygodnie temu robić, więc wszystko tak na spontanie, ale fajnie, zadowolony jestem. Zmierzam do tego, że tu będzie wszystko oczywiście po polsku, więc w chwili obecnej jest po angielsku, ale będzie wszystko po polsztańsku. Dobrze, także lecimy, lecimy, nie śpimy. Przedmioty unikalne czarodziejki. Także ten amulecik unikalny daje nam wszystkie odporności, obrażenia nie fizyczne, czyli wiadomo, że magiczne, obrażenia iskrzącej energii będą podkręcone, więc fajnie. To jest typowy amulet na pewno pod iskrzącą energię, czyli te kulki, które zbieramy i one zadają obrażenia, wyładowania, robią trzy razy, strzelają w przeciwnika. Jak mamy ultimate, to się nigdy nie zużywają. Ultimate działa chyba 10 sekund. Nawet, żeby nie być głosowym, ale nie, chyba na stronie nie będzie napisane. Eee, chyba nie. Zresztą nie ma jakiegoś tutaj super znaczenia, ale w sumie mogłbym to zmodyfikować i dodać, bo to zawsze była dodatkowa informacja. Eee, Unstable current, crazy rate, speed to nie. One stable current, tak cracking energy, continual pulse, and consumed node. OK. Eee, ten second, dobra, na 10 sekund. No mogę w sumie dodać. Eee, Później. Um, ogólnie jeżeli użyjemy niestabilnych prądów, Unstable Currents, one trwają 10 sekund, więc generalnie przez 10 sekund będziemy zadawali jeszcze większe obrażenia od iskrzącej energii. Także to mogę też Google wolić w tutaj pod skryptium i dopisać, bo to jest na pewno. Jakaś tam informacja, można powiedzieć, no, że istotna dla osób, które będą robiły taką budowę postaci w iskrzącą energię i niestabilne prądy, która jest mega. To będzie typowo czysta w błyskawicy, którą też już się bawiłem i jest yy, filmik na YouTubie. No i w sumie chyba tutaj to dodam później, ale dobrze, żeby już nie przedłużać, to lecimy dalej. Zwiększona szybkość ruchu, rangi szokującego wpływu, czyli te, tej umiejętności pasywnej. Every time you stun an enemy, you deal 50% lightning damage to them. Także za każdym razem, kiedy unieruchomimy przeciwnika, zadajmy dodatkowe 15% obrażeń. Do tych stworów to się oczywiście skaluje, więc jak to będziemy na poziomie 20 czy tam 30, to będzie zadawało dużo, 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 dużo większe obrażenia. Przy zebraniu iskrzącej energii mamy 10% szansy na rzucenie nowej błyskawicy, także znowu do pod błyskawicy, podbudowa zadając X obrażeń błyskawic. Więc dodatkowa umiejętność. Rzucamy nowe błyskawic tylko przy zebraniu iskrzącej energii. A tej iskrzącej energii będzie tona. będzie tona, bo też jest umiejętność pasywna, która powoduje to, że przy rzucaniu umiejętności błyskawic mamy szansę na to, że więcej wypada nam tych kulek, czyli iskrzącej energii. Ja sobie tutaj, bo ja też mam na lewym monitorze odpalone skille, więc rzucę okiem, rzucam okiem i też wszystkiego na pamięć jeszcze nie znam, gdzie co jest. Eee, ale już prawie, prawie bym rzekł, że tak. Static discharge to jest chyba. Dobra, jeszcze raz. Także Static discharge, lucky hit, critical strikes with shock skills have a... Up to a 5% chance to form a cracking energy. Także mamy 5% szansy, że krytyczne uderzenia z umiejętności jakichkolwiek błyskawicy będą to do, robiły dodatkowe kulki na ziemi. Także super mega fajna sprawa. Kurcze, tak jak teraz mówię to, to normalnie można by było tutaj dodać z pół strony do tego wszystkiego, tego amuletu, żeby to screenshotę. Ja to chyba, wydaje mi się, że. To nie jest ostateczna wersja tej strony tutaj, że tutaj dodam to całe info, które mówię, bo naprawdę można dodać dużo więcej, ale zrobię to już jak będzie polska wersja, żeby to było wszystko fajnie tip-top na cacy po polsku, także to, to jest taki amulet i jak będę używał i w hybrydowej czarodziejce i typowo czystej w błyskawicy. Teraz przejdźmy do bucików, unikalne buty, szansa na unik podczas odskoku, podczas teleportu, w sumie to jest yy, during evade. Um, także podczas um, uniku, także, no ale czarodziejka ma tylko teleport w sumie z mobilnych skili, yy, więc, yy, a nie, przepraszam, o, o skoku, czyli spację jak wciskamy to moment dwa razy skoka, bo może więcej, więc będziemy szansę na dodatkowy unik. Zwiększona szybkość ruchu, zwiększona szybkość ruchu na parę, na x sekund po zabiciu elity, to pewnie będzie roll na te buty. Udłużony czas kapliczek, to kapliczki sobie wciśniemy, to później tam zrobię też wszystkie kapliczki, jakie są w Diablo 4, redukcja czasu spowolnienia i twoja szansa na uderzenie krytyczne jest zwiększona o 15% do 25% o bonus wartości do szybkości ruchu, także yy, te buty są spoko, bo one zwiększają szybkość ruchu, więc daje nam bonus obrażeń. Jak zabijemy elitę, to zwiększają się szybkość ruchu, więc znowu mamy zwiększone obrażenia. Dużo czas kapliczek, więc te buty wydaje mi się, że to będzie po prostu mandatory, że to po prostu będzie. Nie chcę powiedzieć bez sin bo raczej nie. Bo to by było trochę dziwne, żeby unikat, który możemy wyfarmić zaraz od razu, w grze. Miał być best in slot, ale nie wiem, nie wiem. Na, do, dobrze wyglądają. Na papierze dobrze wyglądają. Twoja szansa na uderzenie krytyczne jest zwiększona. Obanus bonus do wartości i szybkości ruchu, więc uważam, że one są spot on w chwili, obecnej są right. Dobrze, przejdźmy dalej. Mamy różkę Nasz, y, szansa na szczęśliwy traf mamy zwiększoną. Obrażenie zadawane płonącym wrogom, obrażenie zadawane zdrowym wrogom, szczęśliwy traf, szansa na podpalenie, czyli Incinerate ten skill ranki do podpalenia, czyli do tego skillu Incinerate podczas używania spopielenia. Podpalenia, z poppilania, powinien dać sobie podpalenie. Wiecie o co chodzi? Ten skill, co to jest? Spopielenie okresowo strzela z żarem, który przyciąga wroga. Każdy zadaje X obrażeń od ognia. Także tutaj mamy Incinerate, kasłony mana per second. To chyba się już zmieniło, bo że ten koleś nie zaktualizował na d 4 build gg tego, ale to chyba za dużo many żarło i to zostało zbawowane. W każdym razie. Nie wiem, kompletnie ten skill nie był, nie był jakiś super, ale może jakby zrobić postać super przedmiotami. To jest Kto to wie? Nie chcę naprawdę wypowiadać się w kwestii, że jakaś umiejętność jest słaba, a jakaś jest lepsza, ale jakoś mi to nie podeszło, więc tego nie będę używał, ale może ktoś z Was będzie miał jakiś dziki plan, żeby właśnie to zaimplementować do swojej budowy i to może będzie coś konkretnego. Chalice Beam for Fire Burning Enemies for 36 damage per second. Damage per second increase over 4 seconds up to 49%. Także jeżeli po ponad 4 sekundy będziemy tam ostro dusić prawie wszystkie to aż 49%. Natomiast no Manez żera jak głupie, więc nie wiem. Um, raczej nie, ale mamy taką różdżkę. Dobra, przejdźmy dalej, to że mamy rękawice z szansą na trafienie krytyczne, szybkość ataku kuli ognia jest zwiększona. Co za tym idzie? Co za tym idzie, że Hydry powinny szybciej pluć. Tak to powinno działać, tak to widzę, bynajmy, bo Hydry plują Fireballami. Więc wydaje mi się, że sztos. Szczęśliwy traf, szansę na ogłuszenie. Ranga do kuli ognia, więc w ogóle petarda. Jeżeli ktoś będzie robił Hydry z kulą ognia, bo. Teraz tutaj zobaczę, czy kula ognia. Kula ognia. Gdzie jesteś? Fireballu, mój. Czy kula ognia? Enchantment, czyli um ognienie pasywne. umie mnie też. Się... A ja tego szukam, że to jest rozpisane. Kurczę, sorry, guys. W <laughs> tekst przyzwyczajenia, że na stronkę to jest tutaj rozpisane. When you kill an enemy, they explode in the fireball for 50% of its damage. Także mamy taki course explosion, taki jakbyśmy z nekromaty rzucali wybuch złok. Tylko, że to. No, to działa w podobny sposób tutaj. To działa w taki sposób, że kiedy zabijemy przeciwnika. Ten przeciwnik wybucha, zarówno wartość 50% obrażeń kuli ognia, więc to można nazwać, że to jest Corpse Explosion, e, tylko że z kuli ognia. No i co, jeżeli to umieścimy w umiejętności pasywnej czarodziejki, no to nasze hydry rzucają, plują tą kulą ognia, więc mamy e, tą umiejętność. Tak, dobrze mówię jeszcze raz. Mamy tu umiejętność w umiejętnościach pasywnych i ona będzie działała tak, że jeżeli zabijemy stwora, eksploduje za 50% obrażeń kuli ognia. I to też jest jakiś sposób, żeby zrobić czarodziejkę. Ja bardzo jestem tak wielkim fanem kuli mrozu, że ja po prostu ślepo robię tą kulę mrozu. Wydaje mi się, że to nie jest raczej... Na pewno to nie jest najlepsza czarodziejka. Ja od razu to wiem, bo już z przetestowania czarodziejek na becie wiem, że jeżeli ktoś zrobi... Czystą czarodziejkę, tylko w zimno, no ona będzie, no, OS. To będzie petarda, nie? A to, co ja robię, no to jest po prostu for fun build, ale, no mówię, kurczę, jakoś tak wymyśliłem i tak się tego trzymam, zobaczymy później. Zmienimy to ewentualnie, jak przejdziemy zaraz do tego przedmiotu, to ewentualnie zmienimy, jak ten przedmiot trafimy. Niemniej jednak, e, rangi do kuli ognia, mamy serdeczkę z rękawiczek. Kula ognia odbija się teraz podczas podróży, eksplodując za każdym razem, gdy uderza w ziemię. Ale jej eksplozja zadaje 75-65 obrażeń, także dobrze by było trafić ten max roll, czyli 65 obrażeń e, mniej. No to jest już dużo, nie? Bo to jest 65 obrażeń zmniejszonych, aczkolwiek to się kombuje z kolejnym przedmiotem, który jest tutaj. Różka, jakaś tam rózga niekończącego się gniewu, więc może przeczytam, bo mamy kulę ognia, bo to jest drugi przedmiot do kuli ognia. Teraz sobie wyobraźcie taką sytuację, że Blizzard stworzył... Każdy unikat pod zimno, pod jakiś skill, każdy unikat pod, załóżmy, kulę ognia, każdy jakiś unikat pod po prostu bardzo dużą, bardzo dużo skilli pod błyskawicę, pod ogień i pod zimno, to wtedy można zrobić czarodziejkę w co się chce. Oczywiście ja bym chciał, żeby tak było i wydaje mi się, że tak będzie, no bo tak trochę dziwne by było, że już nam pokazują dwa unikalne przedmioty pod kulę ognia. Na przykład jak ktoś będzie grał za tą kulą, to nie będzie miał nic. Także przejdźmy do tego przedmiotu tutaj niżej, a potem przeżytam resztę do kupy. Obrażenia zadawane e, kontrolowanym wrogom, czyli crowd control, e, będą zwiększone, czyli np. używanie nowy. Główne obrażenia umiejętności są zwiększone, czyli core, czyli np. fireball lub jakikolwiek inny core, czyli np. Charge lub or, e, <laughs> or. um, orb, incinerate albo ice shardy też, topla. No i Chain Lightning, którego ja będę używał. Więc ta różka do głównych obrażeń umiejętności no to jest spoko, bo każda czarodziejka będzie używała jakieś główne obrażenia, takie skilla. Szybkość ataku kuli ognia, czyli do kuli ognia znowu mamy szansa na spowolnienie, rangi do kuli ognia, czyli dodatkowe skile. I co trzecie rzucenie kuli ognia wystrzeliwuje dwa dodatkowe pociski. Więc generalnie to trzecie będziemy rzucali trzy firebola, które w połączeniu z tymi rękawiczkami. Będą się odbijały, eksplodują za każdym razem. Więc to, że będziemy mieli zmniejszone obrażenia o 65%, przy zwiększonej szybkości ataku kuli ognia, przy tym, że się odbijają i eksplodują, przy tej pasywce, która będzie robiła jakby eksplozję zwłok za 50% obrażeń, i przy tym, że będziemy jeszcze dodatkowo do umiejętności kuli ognia i jeszcze zwiększoną szybkość ataku, i miejmy nadzieję, że to się skaluje razem z tymi rękawiczkami, i wszystko, to będzie po prostu rozpierdol. Także na to się nie patrzcie, że, że to są zmniejszone obrażenia. To może być bardzo mega potężny build, więc wydaje mi się, że to jest warto się zainteresować tym już teraz i zrobić Hydrę na przykład z kulą ognia. Albo mieć to na uwadze, żeby to zrespekować, jak traficie e, rękawicę z różdżką, to po prostu od razu zmieniacie na Fire kulę ognia Hydrę. No i tam wiadomo, teleport jakiś surwi musi być, więc wydaje mi się, że Hydra znowu tutaj z tym. I to jest też. Kolejny przedmiot, który się dobrze kombuje tutaj, z tymi rękawiczkami i z różką, bo to jest slot, który będzie zajebiście działał, nawet nie w czarodziejce w zimno, tylko w hybrydowej z dodatkową funkcją zimna. Także przejdźmy teraz do tych zajebistych spodanek. Twoja mikstura przywraca również e, procent zasobów, więc mamy lepszy regen, many, zajebiście. Do inteligencji obrażenia zamrożonych wrogów będą zwiększone, obrażenia rannych wrogów będą zwiększone, wydłużenie czasu zamrożenia, czyli ta nowa będzie wydłużała czas zamrożenia. I że zamraża, to obrażenia zamrożonych wrogów będą zwiększone z każdego źródła, bo tu tylko chodzi o to, żeby były zamrożone, więc Hydra będzie bardziej więcej demen demencji zadawała. Obrażenia rannych wrogów będą zwiększone. Rannych to wydaje mi się, że 80% życia lub mniej, bo 79% życia lub mniej, bo 80% to jest HALT i że jesteś jest zdrowy. Więc jak masz 80% życia lub więcej, to zadajesz zwiększone obrażenia. To też później dodam do słowniczka, to będzie w słowniczku e, wyjaśnione. Punkt z Diablo 4. Wrogowie, um, to już przeczytano, tak, wydłużenie czasu zamrożenia. Wrogowie, którzy zginą podczas zamrożenia, mają 11-20% do 20 szansy na uwolnienie nowego mrozu. I tą nowym mrozu możemy umie używać tylko z umiejętności pasywnej. Lucky hit, your, uh, conjuration skill, have 30% chance to unleash a frost prosno nova uh, when hitting the enemy, czyli conjuration skill, przyzywanie, uh, skile przyzywania, czyli nasza hydra ma 30% szansy na to, że czym nowa one-hitting. Także kiedy uderzę, mam oczywiście pełne szanse na to, że pójdzie nowa i to już można sobie fajnie skombować, panie i panowie, że Fireball, przepraszam, te rękawiczki unikalne lecą z tymi spodenkami i tą różdżką i już mamy dosyć spoko bildzior. Nawet wydaje mi się, że po ukończeniu, ukończeniu tego filmu muszę spróbować jeszcze jedną opcję czarodziejki zrobić już z tymi przedmiotami, które znamy, bo bardzo mi się podoba amulat, buty, te rękawice, te spodenki i ta różga, że jest, kurczę, dobry bilciar można zrobić. Dobrze, przejdźmy teraz jeszcze do dwóch ostatnich rzeczy, przedmiotów, jakie znamy. Także mamy unikalną klatę do INTA. Daje obrażenia zadawane bliskim wrogom, będą zwiększone. Obrażenia zadawane ogłuszonym wrogom. Um, tutaj jest stąd. Więc ogłuszenie to też jest nowa. Tak mi się wydaje, bo czarodziejka nie ma żadnego źródła ogłuszenia. To jest typowe przedmiot dla czarodziejki, więc stąd to. Um, Powinno być obrażenie zadawane wrogom, którzy są podczas kontroli tłumu, crowd control, ale to nic. tak będzie już polska wersja pełna i trafi armor, to oczywiście ja to wszystko zaktualizuję. Obrażenie zadawane ogłuszonym wrogom, chodzi o to, że wrogowie po prostu będą bez ruchu, więc nowa będzie zamrażała i. Będziemy zadawali większe obrażenia. Rangi do Szklanej Armaty, czyli Glass Cannon do poziomu to jest jedna z lepszych umiejętności. Oczywiście w naszym drzewie umiejętności czarodziejki. You deal 16 damage, but take 3% more damage. Także to się skaluje o 3%, czyli gramy na trzeci poziom. To oczywiście będzie 18 i 9, także 18 zwiększonych obrażeń i 9 na klatę będziemy brać, ale My to z wielką radością będziemy maksowali, bo po prostu mamy tak dużo pancerzy, tam nieśmiertelności. Mamy armor, który możemy odpalić na 2 sekundy, jesteśmy nieśmiertelni. Mamy ultimata, którego możemy odpalić na 6 sekund, jesteśmy nieśmiertelni. Będzie bardzo dużo fajnych trików, uczarodziejki, umiejętności, które pozwolą nam wytrzymać no. Na tyle sporo, że raczej wszystko padnie do momentu, kiedy zajdą nam te buffy, bo też te buffy dają to, że nawet jak schodzą i już nie są aktywne, to dają dodatkowe pancerze. Też mamy pasywkę, która powoduje to, że przy używaniu jakiejkolwiek czary ładujemy sobie um, też pancerz, więc jest bardzo, bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy u czarodziejki, żeby przeżyć i sobie hydry będą na spokojnie tam pluły i zabijały, co mają zabić. Także co my tu jeszcze mamy? Po użyciu teleportacji pobliscy Wrogowie są przyciągani do ciebie i ogłuszeni na 2-3 sekundy, ale czas odnowienia teleportacji wydłuża się o 20%. To jest mega. Nie interesuje nas to, że się ten teleport wydłuży o 20%, bo i tak ten teleport pewnie będzie na 20 czy na 30 poziomie później, więc i tak będzie to jakoś nieznacznie, nieznaczna różnica o wydłużenie tego, tej procentowości naszego teleportu. Ale to, że. Wrogowie mogą być ogłoszeni na 3 sekundy, no to jest, jest po prostu mega, super, super mega fajna sprawa. To już różka, o której wspomniałem i tutaj ostatnia różka, której raczej y, nie będę używał na pewno na początku, niemniej jednak to też może być mm, coś dobrego. Obrażenia zadawane kontrolowanym wrogom są zwiększone, czyli crowd control znowu, jakaś nowa przykładowo. Obrażenia błyskawic są zwiększone, obrażenia rannych wrogów są zwiększone, mana za zabicie jest zwiększona, więc będzie dobry regen many, więc. Do spamowania czy ludzi, w błyskawice, to może być dobre. E, rangi wiązki błyskawic są podkręcone, czyli Charge Bolt i wiązka błyskawic przebija, ale zadaje 40 30 mniej obrażeń. Także załóżmy, że zadajemy 30% mniej obrażeń, ale Charge Bolt przebija. Także e, tutaj mamy też Skillorek. Release 5 balls of lightning that uh, course along the ground in, the, in an erratic pattern dealing 70%. Ten mecz, tak że one będą tak wirowały. To jest chyba ten skill. Dajcie mi sekundę. To jest chyba ten skill. Charging Bolt. Lightning Spear. No nie, Charging Bolt ja nawet nie używałem. Lightning Spear to jest skill, który tam lata naokoło i zadaje obrażenia, a Charge Bolt. E, bolts to powinno być tak jak z Diablo o dwójki, że po prostu rzucamy i one latają. Ale szczerze, to ja nawet tego nie używałem. Jak używałem, to nawet nie wiem, nie pamiętam, ale mamy, że wypuszcza 5 błyskawic. Pięć związek błyskawic Of Lighting that course Along the Ground. Także to. Z opisu i z nazwy to jest ta sama nazwa jak po angielsku w Diablo 2, czyli pierwszy skill u czarodziejki w Diablo 2, e, błyskawic, więc to chyba jest to i sobie to leci po podłodze, że tak powiem, e, w jakim tam tamkolwiek stronę chce. I zadaje 17% obrażeń. Eee, tutaj mamy jeszcze Enchantment, czyli umagiczenie, które możemy wrzucić do pasywki, do slotu pasywnego. When you stun an enemy, there is a 40% chance to release free charged charge bolts from them. Także eee, mamy 40% szanse na to, że jak zestanujemy unieruchomimy przeźmika, to jeszcze trzy dodatkowe wiązki błyskawic będą sobie leciały. Nie chcę tego negować, bo wydaje mi się, że też bym chciał to przetestować, wydaje się na papierze, że, 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 że jakaś czarodziejka w błyskawicy i z tym skillem, bo wiecie wydaje mi się kurczę, że Blizzard naprawdę zrobił tak dużo unikatów, że każda budowa postaci e, może być dobrą opcją do wyboru, że naprawdę nie ma sensu Czegoś kopiować na początek gry, tylko po prostu bawić się i cieszyć rozgrywką i zrobić własną własną postać. Dobrze, także to by było na tyle w tym filmie. Eee, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia zapraszam za na kolejne filmik z Diablo. Zapraszam na stream oczywiście. Jak ktoś tutaj chce się zaingerować, przyczynić do budowania sajdu, jakieś zakładki nowe dodać, albo coś podpowiedzieć, to można się zarejestrować na stronę i sobie dać. Eee, linka, przepraszam, e, komentarz pod postem. Nawet tym. Albo po prostu. A nie, to jest akurat strona, więc w stronach nie można dawać, przepraszam, komentarzy, ale ja to zaraz skopiuję i wrzucę jako nowy post, bo uważam, że jest spoko. Ale można sobie wejść w S2Help, i jak ktoś będzie chciał się zarejestrować na site, to pisać jakieś komentarze, co byście chcieli tutaj dodać do strony, bo ja tą stronę chciałbym kiedyś w przyszłości też robić z osobami, co mają tą samą zajawkę na to co ja, czyli na Diablo, granie w Diablo, także. Sorry, jak się to zakręciłem, sorry, że coś chaotycznie, postaram się to też poprawić tutaj, oczywiście błędy i wszystko robić po polsku i też może dodać te rzeczy, które wymieniłem do przedmiotów, bo będzie to dużo fajniejsze i łatwiejsze w odbiorze dla osób nowych. Ja myślę z perspektywy, na przykład, za rok od teraz, ktoś zacznie grać w Diablo, to sobie będzie mógł wejść na stronę i będzie miał wszystko jak na cacy podane, przygotowane, więc nie będzie musiał serczować gdzieś tam w odmętach internetu, tylko wszystko znajdzie w jednym punkcie. Także jeszcze raz fajnie, dziękuję za uwagę, za zobaczenia, Zapraszam na kolejne filmki z Diablo. Trochę mi zaszło kurczę, 25 minut. Na zakończenie chciałbym tylko dodać, że jakby ktoś był zainteresowany tworzeniem własnej, własnego siteu internetowego, chciałby sobie zrobić 20 lekcji darmowych, to wystarczy założyć sobie konto na Google, które pewnie już oczywiście macie, pod Gmaila i można sobie wejść w ten banner tutaj Walty Affiliate i um, możecie się zainteresować copywritingiem, robieniem własnej strony internetowej i jak sobie otworzyć własny biznes online na przyszłość. Także. Jeszcze raz fajnie dziękuję, i do usłyszenia. Do, do zobaczenia. Trzymajcie się na razie. Hej, cześć. Pa, pa, pa.